Dobra, widzowie, już sobie utworzyłem tutaj armię naszych elfów, także sobie zaatakuję ten obóz zaraz. Tak, w razie partnerskim możemy sobie właśnie zrobić ulepszenie, taniec śmierci. Zabój ten uzyskuje możliwość zadawania śmiertelnego ciosu. Taniec ginie w poważnie zranionych jednostek. Zabije wszystkich poważnie rannych wrogów, znajdujących się w pobliżu, takim samym lub słabszym zdrowiu. Nie wiem, czy to dokładnie działa, no ale sobie przeważnie to ulepszałem. Jeśli chodzi o armię, to tak, wytworzyliśmy sobie właśnie skrytobójców, wojownik walczący w wręcz wyposażony w leki, czarny panterz i dwa miecze. Zastaw żelaza, tak samo czarowników, mag wyposażony w szapkę dwuręczny kostu, czar ból dodaje obrażenia. To w sumie czytałem w poprzednim chyba odcinku, albo jeszcze poprzednim. Za Ari 80, mroczne ostrze, wojownik walczący szerzące wręcz wypatrzone w leki, żelazny panterz, miecz i tarcze, czar kradzież życia, odbiera energię życiową wrogom i przekazuje magowi. Był taki w miarę, bo w sumie on walczy, ale musi siebie odciągnąć siebie musi z walki i wtedy jest podatny na obrażenia i nie zadaje obrażenia wrogów, tylko właśnie odbiera, używa tego czaru, żeby odebrać życie wrogowi. Jeśli chodzi o nekromantów, to właśnie magu patrzone w szaty, kosem i czar przywołanie goblina ożywieńca. I co dobre, bo właśnie smormuje nam właśnie tutaj nasze tutaj mormuje po prostu dużo tych przyzwańców i po prostu dzięki temu wrogowie przeważnie zajmują się właśnie tymi goblinami ożywieńcami. Tym bardziej, że szalony mają odbierać życie. W sumie to zrobią żywień, który właśnie nasz bohater nawet posiada. I właśnie przywołują często tych właśnie przywołańców. Oni pomagają właśnie walce magowi. No i sobie zniszczymy ten obóz przy okazji. Więc super. Że pierwszy obóz Kitharu byłby niszczony. Tutaj będzie problem. Nacierają ataki coraz częstsze. Idziemy, a jeszcze w ogóle umiejętność mrocznych elfów jest taka, że gdy jest chyba północ, albo jak jest w ogóle wieczór, to po zabiciu danego przeciwnika on się skrzesza jako szkielet ożywieniec. Ogólnie będę robił chyba w przyszłości jakiś odcinek taki poświęcony właśnie wszystkim rasom. Omówienie ich budynków, jednostek, właśnie ich umiejętności. Coś sobie właśnie kiedyś zaplanowałem w sumie nawet. Ulepszymy sobie tutaj jeszcze i tego tutaj użyć siedla. Zwiększymy sobie limit armii 700. Tak nam braknie na dwóch tytanów. Niestety. Idziemy tutaj dalej. Pajączki bym sobie właśnie tutaj zaatakował. Poszukujemy krwi pająka olbrzymiego. Chodzi o dobra, jeszcze tą osłonkową wieżę sobie ostatnio wybudujemy i ruszamy dalej. Mniejsze pajączki na poziomie 15, nie? Tu w sumie 41 odcinek. Jakoś się próbujemy przebić. Dobra.
Wielkie legowisko pająków zostanie za chwilę zniszczone. Plaga, właśnie ona będzie miała chyba tam krew pająka olbrzymiego. Śmiało nekromanci lecą do boju. Dość dobre przedmioty były tutaj. Szkielecików w kostku. Tak, mamy krew pająka, starowa dróg pytowa. Mamy gwiazdę to i to. Jeszcze przedmioty nie takie złe nawet. Znaczy, może ten smoczek się odpuści i nie będzie atakował nas tutaj. Armia nam nie zginęła nawet, także się podzielimy na tutaj bagna. I chodzi o nasze tutaj jednostki. Tak, tutaj sobie bym wytworzył miotaczy 10 póki co. Więcej tego, a te broń mistrza wybudować, nie? Druga, trzecia, czwarta i piąta. Dobra. Dziesiąty miotacz. Dobra, nasza armia tutaj będzie atakowana przez obrońcę już. Jeśli chodzi o dziennik zadań, to tak, krew. A musimy do Athiry tej wrócić po prostu i tyle. Się te wieże czarne i nie przejdziemy przez te po prostu. Wieże i musimy pogadać z Archontem, jak to zrobić, żeby przejść w ogóle dalej. Dobra. Idziemy dalej. Kostek jest. Przez bagna w ogóle nie przejdziemy. Chyba. Nie, przejdziemy. Kostek miał co? Jaki pancerz? 11. 11, dobra. Dobre przedmioty były w kostku. Coś nawet właśnie dość mocne przedmioty. Thank you.
Jaki pancerz 11? 22 to tyle samo pancerza. Siła, zwinność, małość, magia umysłu. Ale to chyba moim zdaniem... Czy... Ja przepamiętam trochę mu bardziej też do końca używałem. I zmieniałem na inny. Sobie szybko odkryję mapkę jeszcze. Kitar sobie poszedł, kurde. Znaczy tu jednak mają przejście. To jest kolejny kostek. Musimy się przed tutaj naszą armią. Nie przechodzili nas, nie atakowali od tyłu. Aura szybkiego ruchu go. I tutaj się przejdę pod tego kolejnego kostka. Możki to sobie ten Kitar tam poszedł gdzieś tam do tyłu. Na razie sobie zostawię odkrytą mapę, żeby mniej więcej widzieć, co tu się dzieje. Chodzi o trolle. 10 mocarzy mamy. Pasowałoby też głazomioty wytworzyć. Wiadomo, że to lodowe kamienie. Mocne. Kostek miał co? Pierścień i lekki cięż. Chodzi o ten pierścień, to tak, ciężki pancerz 11, lekki pancerz 8. Nic szczególnego. Widzicie? Ożywienie tutaj się... właśnie to umiejętność mrocznych elfów, że w zabiciu danego przeciwnika w nocy właśnie przeżywają się ożywienie te daty. To mi się są przydatni podczas walki. Kamienia nam brakło. Ciekawe. W sumie tak, motarz sobie wytworzę. Dwóch będzie póki co. Tutaj naszych sojuszników sobie mogę wycofać. I oni wracają do swojego miasta. I sobie stoją tutaj koło Kmenhiru mojego. Dobra, fajnie. Nasi bohaterowie. Właśnie motarze wyglądają. Bardzo pancerze, nie wiadomo. Łotni. No, jeśli chodzi o mroczne elfy, to tak. No, skrytobójcy to są, tak wyglądają. Ulepszenie właśnie mają takie czerwone miecze. Nekromanci to wiadomo, też poznajemy wygląd. Jeszcze mroczne ostrze. Właśnie się prezentują. Nie tak źle, dobra. Będzie to KitKar, tam się dalej tam plątę. Plątę się dalej. Dobra, tutaj jest tylko jakiś obóz. Na razie tutaj podeszedł. Próbuję zaatakować ich od tyłu, z dwóch stron, co nie można powiedzieć. Widoki. Tytana chyba nie wytworzy, musielibyśmy, chciałbym przyspieszyć grę do tego momentu, żeby aż zaraz nam starczyło. Jest obóz, byłby więcej wojowników do walki wręcz.
Kazin. Korthak. Nie. Dowódcy to jakiś. Chyba nie wrócili sobie bezpiecznie. Wrócili bezpiecznie sobie. Dopiero nam zginęła. No to byłby liczyć jakiś obóz już tych kitharów. Kolejny. Także ruszamy tutaj na ten obóz. No i pewnie atakowała nasze niby tutaj budynki, pewnie. Muszę patrzeć tam jedną wieżyczkę, troli wybuduję. A nie. Ale dobra, w razie czego wybuduję. Dobra. Mnie nam brakło. Żelaza mamy sporo. Jeszcze sobie wyszkolę tych. Oh, cholera. Mocarzy. The runes orders. On my way. What? The runes orders. Where? Time for fight? Back. We must drive them back. At your service. They're everywhere. Jest i Archont. Przywódca, w sumie można taką panelą powiedzieć, że... Dobra, ja spróbuję zaatakować ten obóz tutaj. Bo czekajcie. Może lepiej nie będę ryzykował. Taki Tyharus mam się naprawdę silnym... silnym wrogiem. Gromadzimy tu trochę więcej naszych jednostek. Szczególnie mocarze będą przydatni. Próbuję zaatakować ten obóz tutaj póki co. My tacze padają jak muchy. Wiadomo, że mamy silniejszy poziom mają od nas, ale... Trochę sobie powinien poradzić.
się jak szybko się przywołują te kitchary. Mam tu dowódcę pasuje załatwić. Ja z moją armią to atakujemy tam obóz tutaj. Pomysł zaatakowałem. To ja mogę zginąć. Bo dobra, dało się jakoś uciec. Run. Nie, to ja muszę uciec, bo patrzcie się. Co się dzieje? Nasza armia padła jak mucha. Uciekaj, dopiero by nas nie zablokowali. Aż mam mało życia. Armia nam szybko padła, cholera. Rocu brak, cholera. No, kitchary bardzo silne. No, udało się zabić, niszczyć dwa obozy ich. Na szczęście. Ten co ten? To chyba ten co... Nie, tutaj jest. Okej, dobra. Gość miał w ogóle przy sobie. Maszyna alfa na poziomie 14. I tutaj takie przedmioty. Okej. Mówię do bać armię. Z powrotem. Jak krew, nie podoba mi się to. At your service. Very well. Right away.
ready and able. Yes. Okay, okay. Enough already. That way. Okay, okay. Trochę dużo tak jest. At your service. Yes. The rune's orders. We'll be done. Azar go w ogóle pilnuje. Otołaki. Nie wiem. Muszę zrobić chyba znowu jakieś cięcie lekkie. Wraca mi to w ogóle lipa. Lipa straszna, co rów tam jest. Taką armią nie za bardzo działamy, nic. Jak oni nas ruszają, matołki. Nie patrzymy, tak ruszają matoły. To w ogóle aura życia. Oczywiście rzemieślnik tutaj przybywa więcej tej przeciwników do mnie niestety. Oba, Kazin zostanie pokonany. No lekko się zbugował. Lekki plus. Gareth miał. Próbuję pokonać tej reszty tych tutaj. No i ciężko wiadomo. Że burzyciel coś się chciała szybko, na szybkości. Żeby te budynki poniszczył. Widzicie, ile przechodzą te kurde. To jest lipa straszna z tymi przeciwnikami tutaj. Bo nie, musimy niszczyć ten obóz tutaj. Wszelką cenę. Nie, do obozu nie zniszczymy. O Jezus. Muszę jednak przyspieszyć czas. To ja sobie zatrzymam i sobie odnowię, jak będziemy już więcej mieć armii. Może zginiemy, może nie, zobaczymy. Dobra, nowe nagrywanie, no próbujemy. Troszkę się tych bałwanków tutaj wytworzyło, no ale to zrobić. Pewnie moja armia poginie. Po prostu trzeba długo czekać. Jeszcze kurde fala przyszła.
Kiepsko. Kurde, ja się ich wytworzyło. Wróciele muszą to zniszczyć, no nie ma opcji. Też jeden z nich, żeby to zniszczył. Kiedy znowu armia padnie. No, Kitchary są bardzo silne. Masakr. To armia padła nam. Dobra. Jeszcze bohatera może przejdę się tutaj. Tutaj tylko ten głupi jeden obóz jeszcze. Masakr, kurde. To burdzieli musimy robić. Że ich jest sporo tych jeszcze. Jeszcze o tym matołku muszę pamiętać. Masakra. Masakra. Nasza armia zginie. A but nie jest chroniony jeszcze. Ci bohaterowie idą do nas? Do nas nie idą. Że 23 robotników musi tutaj pilnować. Albo co to mam zrobić? A surowców nie ma praktycznie. No trochę ich poszło na nas, dobrze. No żeby nie wszyscy szli. Trzeba baterka to poradzi raczej. Follow me. Forwards. No, a także tutaj
Musimy się tylko obronić jakoś jeszcze. Ewentualnie jakoś dążę do biedy jeszcze do naszego monumentu i tyle. No to muszę te budynki zacząć niszczyć tutaj. Kitharowie nas silne są rasą. To będzie masakra teraz. Będą mi niszczyć obóz raczej. Proszę ich tworzy tych gości. No armia padła. Spoko. To jest kitharski wojownik. Masakra. Też oceni go zostanie przywódca do pokonania. Temu mogę dać lepszą maskę. Założę od razu, niech się cieszy. Tylko przywódcę tutaj załatwić jeszcze i jest ok. Chcę pogadać z tym Erhontem jeszcze, ale... Dobra, mam tutaj takie przedmioty. I perosów wyszko tutaj wyślę do obozu. Cicielu światło! Pewnie, że cię uratujemy. No mówię, to będą kątem rocznych elfów. O, to moje ulubieńce. Ulubioną właśnie armią moją jednostką umocznie elfów są rycerze śmierci. Dobra, mamy tutaj to, farma grzybków. Także coś takie właśnie podobnego dorać do ludzi. Świetne kwatery. Chata kamieniarza, czyli tak jak ukrosną ludów. Kopalnia krzyżowego srebra. Kuźnia cienia. Kuźnia krzyżowego srebra. Dobra, już nie strasz, nie strasz. Name the form you would like my appreciation to take, so that this unspeakable death can be quickly repaid. Help me against the blades. Without my armies, I can only offer you one form of help. The blades follow the dark path of magic, like we, the Narcane, do as well. I know their powers, and I can protect you from them. The protection only works for a short time, but it will preserve you from all black magical powers, as well as from their structures. That will give you enough time to make it through their ranks to the port to order. From there, you're on your own again. Return to me should you need your protection renewed. That should repay my debt.
Dobra, zanim to zrobimy. Dobra, muszę szybko do tego obozu wrócić, bo nie ma innej możliwości. Nasza armia, czy tam bohaterowie są słabiutcy. Także w kolejnym materiale sobie oczywiście wejdziemy do żywego lasu. Myślę, że szybko przejdę tutaj jeszcze do mojego obozu. Bo miałem ogólnie sprawdzać, czy te orkalinowie mają właśnie odporność na tą trucinę, na tą roślinkę, ale chyba nie. Chyba z tego szeptu. Bez nazwy tutaj jest. Muszę to chyba się tutaj załatwić. Także ja się wracam do Menhiru. Wrócę się jeszcze na krótko do tego. Do miasta mrocznych elfów. Archon został uwolniony. Karów wypędziliśmy z tej krainy. Tak, Szal. To właśnie się nazywa miasto mrocznych elfów. Z nimi już więcej nie pogadamy. Jeśli chodzi o dziennik, to mam tak, krew i Amraida. No i przejdę do żywego lasu, to właśnie myślę, żeby najpierw to zrobić. Jeszcze mamy w ogóle Gareta. Także to Antariusa sobie go zamienię. Bo za tego czarnoksiężnika Antiusa. Land, Hinder, Adhira, no. Garetka sobie zamienię do tego czarnoksiężnika, już będzie słaby. Mroczny elfów sobie też zamienię, już na poziom 14. I tak, Garet ma lekkie uzbrojenie 8, lekki pancerz 8, tarcze 5, ciężkie uzbrojenie 5. Jeśli chodzi o jego pierścień, to na 8 poziomie. To chyba lepszego nie mamy niż ten. Te cienie niech będą. Miejemu damy to ostrze duszy. Temu damy z powrotem jakiś łuk. Garet jeszcze sobie ostrze ziemi by założył. Ostrze ziemi i ostrze duszy. Dobra. W sumie to tyle, moi drodzy. W kolejnym odcinku oczywiście udamy się do Szarogórza. Ewentualnie jeszcze poszukać grobu Amry. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i na razie.